nasze serce kształtujemy pod opieką Chrystusa, Jego Najświętszego Serca. A znakiem tego serca i znakiem Chrystusa, Jego wiary jest krzyż. Od jutra modlimy się przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży i obrazie Matki Bożej Ocalenie Ludu Rzymskiego. Od jutra nasza diecezja gości te znaki Światowych Dni Młodzieży. One przemierzają wszystkie kontynenty. Przez te znaki Chrystus chce kształtować nasze serce, a Matka Boża pomaga w tym, aby nasze serca były podobne do jej serca, dziecka wobec Pana Boga, dobrego serca dla drugiego człowieka i serca wymagającego wobec siebie. Jutro serdecznie, o godzinie 20:00, do duszpasterstwa katolickiego. Tam studenci przywitają krzyż i będziemy się przy tym krzyżu modlić. I w Radomiu symbole Światowych Dni Młodzieży będą w czasie Triduum Paschalnego tutaj w katedrze. Potem zapraszamy serdecznie w Wielką Sobotę od godziny 15:00 na plac Jagielloński, to jest ten plac przy teatrze. Tam zgromadzimy się wokół krzyża i modlitwę poprowadzą ruchy charyzmatyczne naszej diecezji. W poniedziałek wielkanocny, w tej radości Zmartwychwstałego Pana, zapraszamy Was na super wieczór uwielbienia do parafii błogosławionej Anuarity na Radomskim Michałowie. Tam od godziny 19:00 Duch Światło Życie będzie animował to przepiękne spotkanie przy krzyżu, przy ikonie Matki Bożej z Chrystusem Zmartwychwstałym. No i oczywiście zapraszamy Was serdecznie 18 kwietnia, sobotę, do Automobil Klubu Radomskiego na ulicy Warszawskiej. Tam wielki koncert przy krzyżu i przy ikonie Matki Bożej. Bohaterami tego wydarzenia, oprócz symboli oczywiście, będą TGD, trzecia godzina dnia, doskonale na Poznani. I oczywiście prawie radomianie wyrwani z niewoli, niech Was tam nie zabraknie. Szczegóły peregrynacji możecie znaleźć na stronie internetowej SDM 2016 Radom. Możecie nas znaleźć na Facebooku również Światowe Dni Młodzieży 2016 Radom. Przygotowaliśmy też ciekawą aplikację w systemie Android i Windows. Aplikacja nazywa się, tylko wymyśliła taką bardzo fajną nazwę, Symbole Chodzą Parami. Proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę. Ja serdecznie Was zapraszamy. Krzyż w tym momencie już jest w drodze z Pelpina do Radomia, także jutro o godzinie 17:00 już będzie nasza diecezja. Niech Was nie zabraknie, to będzie przepiękne przygotowanie, nasze przygotowanie do wydarzenia 2016 roku w Krakowie. Zapraszam do naszej wspólnej modlitwy przy znakach Światowych Dni Młodzieży. Myślę, że nikogo z nas nie zabraknie. Dobrze byłoby, aby każdy z nas jeszcze kogoś przyprowadził. I może nie tylko jedną osobę. Zachęcajmy się nawzajem. I postaramy się o to, aby u stóp krzyża złożyć nasz dar duchowy. Znak wdzięczności, znak miłości, znak dobrego serca.